się szczególnie zobowiązany do wypowiedzenia się na temat nadchodzących wyborów prezydenckich, bo jak przecież wiadomo, wiele osób oczekiwało także ode mnie udziału w tych wyborach, co zawsze odbierałem jako wyraz pewnego uznania i poparcia. Mówiąc to do wszystkich, ale w szczególności do moich zwolenników, chcę powiedzieć, że w najbliższą niedzielę oddam głos na pana Bronisława Komorowskiego. Proszę państwa, szanuję, respektuję samodzielność wyborców, więc nikomu nie będę mówił, jak powinien głosować, ale mam nadzieję, że wiele osób przed podjęciem swojej decyzji zechce rozważyć mój wybór i rację, dla których go dokonuję. Zdziwienie może wywoływać fakt, że polityk związany ze środowiskami lewicy udziela poparcia politykowi konserwatywnemu, ale w moim przekonaniu wybory prezydenckie nie powinny być plebiscytem partyjnym, głównym, wręcz wyłącznym punktem odniesienia, który powinien kierować naszymi wyborami, powinno być to, co będzie najlepsze lub co będzie po prostu lepsze dla Polski w najbliższych latach. W ciągu ostatnich kilku lat nasz kraj był często wstrząsany ostrymi konfliktami politycznymi, także na szczytach władzy, co czasami prowadziło do blokowania możliwości podjęcia ważnych i koniecznych decyzji. Polska potrzebuje pewnego oddechu i my możemy Polsce zagwarantować taki okres spokoju, rozsądnej, odpowiedzialnej współpracy między prezydentem, rządem i parlamentem. Wiemy, że dzisiaj tylko dwóch kandydatów spośród 10 zarejestrowanych ma szansę na ostateczny sukces i ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że tym z nich, który stwarza znakomicie większe gwarancje, szanse na realizowanie takiego pozytywnego scenariusza, jest pan marszałek Bronisław Komorowski. A wielokrotnie, także w ostatnich miesiącach i tygodniach, kiedy obarczony był dodatkowymi obowiązkami, dawał wyraźnie znać, że nie obce mu są zasady i idee porozumienia, porozumiewania się, poszukiwania kompromisów, także oryginalnych na tle 20-letnich doświadczeń wolnej, demokratycznej Polski, a więc takich, które przekraczają granice czasami już tylko wyłącznie symbolicznych, historycznych podziałów. Doceniam to, dostrzegam to, dlatego też popieram go i będę na niego głosował. Powodzenia, panie marszałku. Dziękuję serdecznie.